Dzień dobry, w imieniu władz gminy Świdnica, pani wójt Teresy Marzurek, witam wszystkie dzieci. W tym roku około 90 dzieci będzie uczestniczyło w Mieście Dzieci. Gratuluję wam za decyzję, życzę wam miłej zabawy, no i ładnej pogody przy okazji. Wszystkiego najlepszego. No dobrze, a skoro przemawiał pan zastępca wójta, to zaraz zobaczymy najpierw, jakiego tu mamy wiceprezydenta. I to też jest, zdradzę wam, kobieta, ale poproszę pana zastępcę wójta, żeby odczytał nazwisko zastępcy prezydenta Miasta Dzieci w Świdnicy. Zastępcą została pani Wiktoria Pojasek. A ja dodam, że z grupy 39 i miała 6 głosów. Tak. Brawo, gratulacje. Gratulacje. No, witam panią, pani zastępczą. Tak, a jeszcze tu mamy załącznik. To jest wiceprezydentowa Miasta Dzieci. Wiktoria Pojasek, grupa 39. A ja mam przyjemność ogłosić, iż tym dobrym, sprawiedliwym, odpowiedzialnym, fajnym, miłym, grzecznym i bardzo cierpliwym prezydentem Miasta Dzieci w Świdnicy w roku 2017 na turnusie pierwszym będzie Adriana Lasończyk. Zapraszamy Adrianę. Adriana Lasończyk, grupa 12. Symboliczny klucz w ręce nowej pani prezydent, prezydent Miasta Dzieci. Proszę bardzo, staniemy tak ładnie z tym kluczem i z panem wójtem i z panią wiceprezydent też. A ja teraz poproszę panią prezydent, żeby przypomniała, co wam obiecała w kampanii wyborczej. Obiecałam darmowy basen do końca wakacji. I to się spełni. W zimie darmowe lodowisko z legitymacją. Identyfikator. Tak. Mhm. Co ja jeszcze obiecałam? Obiecałam zniżki na bilety do kina. O, to musimy z kinem negocjować. I chciałam panią zapytać, ponieważ w imieniu dzieci z Miasta Dzieci chciałam pani zapytać, czy byłaby jakaś możliwość na wybudowanie w końcu w Świdnicy aquaparku ze zjeżdżalniami? Na razie wybudujemy wam, nie w tym roku jeszcze, w tym roku zaczniemy, piękny basen odkryty ze zjeżdżalniami, żebyście mieli gdzie spędzać wakacje w czasie lata, gdzie będziecie się mogli schłodzić. Myślę, że będziecie bardzo zadowoleni, bo to będzie basen specjalnie dla dzieci. W tym roku po wakacjach zaczynamy remont tego basenu, na który jeszcze w tym roku was zapraszamy. Czy was to satysfakcjonuje? Czy może być taka propozycja? Może być. Super. Oddajemy. Kochani, wybraliśmy prezydenta i wiceprezydentkę. O, proszę, tu jeszcze koledzy pewnie z grupy. Dziękujemy pani prezydent miasta, panowie zastępcy wójta, wszystkim gościom, którzy przybyli na to oficjalne, te oficjalne wybory i jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z Miastem Dzieci, jak to funkcjonuje. Kolejna edycja Miasta Dzieci, jak zwykle rekordowa liczba dzieci, bo mamy ich więcej, ponad 1100 dzieci. W tej chwili na pierwszym turnusie mamy aż 41 grup i oczywiście tylu samo opiekunów i całe grono wolontariuszy. Miasto Dzieci tegoroczne to również nowe zawody, bo zawsze staramy się przygotować coś nowego, choć dzieci się nie powtarzają, ale ważne jest, żeby się tutaj dobrze bawiły. I tak w tym roku mamy mistrza cukiernika, który będzie wyrabiał pyszne lody. Dzieci również pojadą do Muzeum Kolejnictwa do Jaworzyny. Mamy ścianę wspinaczkową, także będziemy mieć zawód himalaisty. Mamy zawód strzelca wyborowego, bo będzie paintball. I uwaga, bardzo zabawny zawód, pracownik Urzędu Skarbowego na wesoło. Mamy nadzieję, że to będzie na wesoło i będziemy oswajać dzieci właśnie również i z takim zawodem. Jak zwykle zapewniamy dzieciom wiele atrakcji. Dzisiaj nasze pociechy przyszły na godzinę 8, ale to jest tylko pierwszego dnia, ponieważ dziś jest taki trudny dzień, kiedy wszystkie dzieci należy zarejestrować, bo każde dziecko posiada paszport identyfikator Miasta Dzieci, gdzie znajduje się jego zdjęcie, ale również wszystkie jego dane, kontakt dla rodziców z opiekunem, także dzieci tutaj są bezpieczne i muszą być zadowolone.
O godzinie 10 rozpoczynają się zawody, także dzieci idą do pracy i już dzisiaj będą zdobywać pierwsze pieniądze i tutaj ich decyzja, albo oddadzą je do banku, gdzie będą te pieniążki im się pomnażały, albo pójdą do sklepu i będą w sklepie marzeń wydawać je. Ale to jest ich decyzja, bo tutaj demokratycznie każde dziecko może decydować o sobie. Kolejna atrakcja to jest strefa sportu i rekreacji, gdzie dzieci będą w wolnych chwilach mogły odprężać się. Jest też strefa ciszy, relaksowania, gdzie dzieci na leżakach mogą odpoczywać. Także jak zwykle czeka nas dużo wspaniałych atrakcji. Dzieci są wszystkie, jak widać, uśmiechnięte i zadowolone. Także pogoda wiemy, że nam dopisze. Także pierwszy turnus przed nami. W tym roku chciałem bliżej poznać wszystko, co dotyczy organizacji Miasta Dzieci. Jako wolontariusz mogę rzeczywiście zajrzeć w każdy zakamarek, poznać wszystkie problemy, zobaczyć, jak wygląda zapisywanie od najwcześniejszych godzin po najpóźniejsze, jakie są problemy, jakie są uwagi, jakie są propozycje. Generalnie jest bardzo dobra atmosfera, dzieciaki są zadowolone. Nawet wtedy, kiedy trzeba chwilę poczekać, potrafią się wykazać też cierpliwością. Dużo takich ciekawych przemyśleń i myślę, że z roku na rok staramy się tą imprezę ulepszać i rozwijać.